Statystyki Pokémonów są w większości dość intuicyjne. W końcu to one determinują siłę danego Pokémona i to, w jakim kierunku chcielibyśmy go potencjalnie trenować. Patrzysz na Rayquaza i myślisz sobie, wielki, legendarny smok, pewnie mocno bije. Albo widzisz Bastiodona i od razu wiesz, że ten opancerzony, stalowo-kamienny dinozaur raczej nie padnie od pierwszego, lepszego ataku. To oczywiście tylko dwa z masy przykładów, które moglibyśmy sobie tutaj przytoczyć, jednak... Popatrzyłem ostatnio w staty różnych Pokémonów i okazało się, że niektóre z nich są kompletnie absurdalne. Często kłócą się z biologią samych Pokémonów lub nawet wprost kpią z tego, co możemy znaleźć w Pokédexie. Zobaczcie sami. Tinkaton, mimo tego, że nosi ze sobą wielki stalowy młot, ma mniejszy atak podstawowy niż Teddiursa. Mały uroczy misiek, który myśli jedynie o tym, jak tu podwędzić trochę miodu z Ula Kombi. Skoro już mówimy o metalowych rzeczach, Corviknight ma mniejszy atak podstawowy niż Shedinja. Najwyraźniej martwa skorupa cykady jest mocniejsza? Z takich absurdalnych rzeczy, Larvesta, malutki robaczek, ma wyższy atak niż Charizard. No, niby Charizard ma mocny atak specjalny, ale i tak, robak bije mocniej niż smog. A skoro przy robakach jesteśmy, Mofim jest silniejszy niż Hawlucha, Pokémon bazowany na wrestlerach. Livani wraz z tymi swoimi wątłymi rączkami i nóżkami posiada większy atak niż Giratina, legendarny Pokémon reprezentujący antymaterię. Kolejnym mocnym robalem będzie Flapple, który ma większy bazowy atak niż wielki, prehistoryczny Aerodaktyl. Chinchino bije za to mocniej niż legendarny ptak Fezandipti. Rozumiecie, mała, słodka, futrzasta kuleczka przywali ci silniej niż mityczne stworzenie z legend. Co ciekawe, Flareon, czyli jakaś tam ognista ewolucja, ma taki sam atak jak Machamp, wielki siłowniany byczek. Onix ma zadziwiająco niski atak bazowy jak na Pokémona, który jest cały z kamienia. Jest słabszy niż na przykład taki Sentret, Joltik czy Patrat, ważąc w stosunku do nich nieporównywalnie więcej. Klątwa jego ataku przenosi się również na Steelixa, który nawet po ewolucji wciąż jest dość słaby fizycznie. Jakim cudem Pokémon zrobiony ze stali ma taki sam atak jak Among Us? No dobra, przejdźmy do ataku specjalnego. Abra, jak przystało na Pokémona psychicznego, ma dość spory atak specjalny, jednak jest on nawet większy od spec ataku całkowicie wyewoluowanego startera, a mianowicie Greninja. No tak, niby Pokémony psychiczne mają duży atak specjalny, ale Abra dosłownie ciągle śpi i się teleportuje, aby uciec przed walką. Jak coś takiego przebija wyszkolonego wojownika ninja? Hunter ma jeden z najwyższych ataków specjalnych wśród Pokémonów, które nie są w pełni wyewoluowane. Przebija nawet Sylwiona, który ma naprawdę mocne ruchy typu wróżkowego. Chandelure oraz Vikavolt, czyli nawiedzony Żyrandol i elektryczny Chrabąszcz, dysponują identycznym atakiem specjalnym co Eternatus, Spectrier czy Tandurus. Trzy legendarne byty, z czego chociażby ten pierwszy jest odpowiedzialny za niesamowicie potężne zjawisko, jakim jest Dynamax. Kolejny bardzo podobny przykład. Terapagos, mityczny żółw będący w stanie przenosić istoty z innych linii czasu do swojego świata oraz odpowiadający za kolejne potężne zjawisko, jakim jest terastalizacja, ma tą samą statystykę ataku specjalnego co Glimora, kryształowy kwiat żyjący sobie spokojnie w jaskiniach. No cóż, niektórzy sądzą, że płatki Glimory przypominają Terra klejnoty, więc może coś w tym jest. Może ona też odpowiada za to zjawisko. Byłoby to logiczne, patrząc na to, że siłą dorównuje bytowi bezpośrednio z nim związanemu. Pierwszy i nieostatni przykład związany z Arceusem. Otóż nasz boski Pokémon, stwórca i pan świata, byt nad bytami dysponuje taką samą mocą jak... trzy złączone ze sobą magnesy. To co to ma być? Lećmy dalej. Yanmega posiada większy atak specjalny od Delphoxa, Pokemona znanego stworzenia za pomocą swoich mocy psychicznych potężnych ognistych wirów, osiągających temperaturę 3000 stopni Celsjusza. Ja rozumiem, że Yanmega wytwarza swoimi skrzydłami fale uderzeniowe zdolne powalić ogromne drzewa, ale po pierwsze, czy to nie jest przypadkiem zasługa jej siły fizycznej? A po drugie, dalej wydaje mi się to słabsze od wielkiego ognistego tornada, topiącego wszystko obok czego się znajdzie. Wspominaliśmy już sobie w tym filmie o Charizardzie. Była to wypowiedź w kontekście jego ataku fizycznego, więc okej.
Ktoś, tak jak już wspomniałem, może po prostu powiedzieć, że ten Pokémon naturalnie ma większe predyspozycje do ataków specjalnych. Zgodzę się. Tylko jak w takim układzie wyjaśnicie mi to, że jego atak specjalny jest mniejszy od ataku Liliganta, roślinnej tancereczki? Nawet jej pokédexowe opisy nie zawierają żadnych informacji o jej sile, więc jakim cudem wygrywa ona na tym polu z ognistym smokiem? Sunflora, będąc zacieszącym ryja słonecznikiem, dysponuje tym samym atakiem specjalnym co Miss Magius, Pokémon, który pojedynczym zaklęciem jest w stanie spowodować szczęście bądź nieszczęście, w zależności od jej kapryśnego humoru. Gastly, mały upierdliwy gazowy duszek, ma ten sam atak specjalny co Mew, legenda posiadająca DNA każdego, podkreślam każdego Pokémona, co pozwala jej na nauczenie się i używanie dowolnego ataku. Pelipper. Pieprzony pelikan ma większy atak specjalny niż Meowstic, stworzenie władające energią wystarczająco potężną, by obrócić w pył 10-tonową cysternę. Na marginesie, przewyższa on w tym aspekcie nawet Lugię. Jeśli chodzi o szybkość, to tu również mam dla was parę wręcz absurdalnych przykładów. Gruby kot Puragli jest szybszy niż Latios i Latias, Pokémony, które są stylizowane na wzór odrzutowców. Co więcej, Latios i Latias mają tą samą prędkość co Jumpluff, Pokémon z grubsza napędzany wiatrem. I okej, wiatr potrafi wiać z naprawdę dużą prędkością, jednak dalej nie wiem, czy Pokémon w pełni zależny od jego siły powinien być szybszy od odrzutowych smoków. Vikavolt, Pokémon, który według Pokédexu jest bardzo szybki, ma bazową prędkość niższą niż jego preewolucja, Grabin. Latający chrząszcz porusza się wolniej od jego pełzającej larwy. Varum, mimo tego z jaką prędkością podlatuje do nas w grze, ma prędkość niższą niż jakiś tam Weedle, mimo że jest Pokémonem silnikiem. A skoro już jesteśmy przy Pokémonach silnikach, Revavroom ma większą prędkość niż Varum, jednak wciąż nie dorównuje on Wigletowi. Dactrio za to ma taką samą prędkość jak jakiś tam Arceus? No tak, Bóg jest na poziomie 3 kretów. Celesteela, ultrabestia, która wzorowana jest na rakiecie kosmicznej, która w opisie w Pokédexie ma zawartą informację o tym, jak szybko się porusza, ma bazową prędkość mniejszą niż Alcremie, Pokémon Krem. Galariański Zapdos, który jest w stanie biec z prędkością około 290 km na godzinę, jest wolniejszy niż Dedenne. Dedenne z jakiegoś powodu ma też tą samą prędkość co Pidgeot, który lata z prędkością 2500 km na godzinę. W takim układzie, jak szybki jest ten chomik? Barrasquidda jest szybsza od Miraidona. Tako. Jak widać, silniki odrzutowe Miraidona nie są w stanie rozpędzić go nawet do 185 km na godzinę, ponieważ tyle wynosi maksymalna prędkość Barrasquiddy. Hej, a pamiętacie jak przed chwilą gadaliśmy o Pidgeocie i jego 2500 km na godzinę? No właśnie. Tu już Pokédex leci sobie z nami w kulki naprawdę ostro. Noivern, znany ze swojej ogromnej prędkości, okazuje się wolniejszy od Ice Cube w formie Noise Face. No błagam, jak on z tymi swoimi krótkimi nóżkami jest w stanie prześcignąć wielkiego nietoperzo smoka? Persian, zwykły beżowy kot, jest tak samo szybki jak Raikou, legendarny Pokémon reprezentujący, o zgrozo, prędkość błyskawicy. No to niezła ta prędkość musi być w takim razie. Czyli co, Persian też jest w takim układzie uosobieniem tego zjawiska? Mousehold, szczęśliwa rodzinka myszek, jest tak samo szybka jak Tauros, byk, którego szarża, dzięki jej rzekomo zadziwiającej prędkości, jest w stanie rozbijać duże głazy. To nieźle te dzieci w tej rodzince muszą zap... To teraz pogadajmy o statystykach defensywnych. Leafeon ma większą bazową defensywę niż Krustle, Pokémon, który dosłownie chowa się w kamieniu. Nieszczęsna Celesteela, pojawiająca się w tym zestawieniu już drugi raz, z jakiegoś powodu ma mniejszą defensywę od Gorybysa. Jak widać, stalowa bestia jest mniej wytrzymała niż jakiś tam pospolity węgorz. Kolejna ultrabestia, Kartana, mimo bycia Pokémonem stalowym, jest zrobiona z papieru. Więc jakim cudem ma większą defensywę niż Metagross, który w przeciwieństwie do niej nie oszukuje i faktycznie jest zrobiony prawie w całości ze stali? Mamy też Manteika, małą płaszczkę, której defensywa specjalna jest taka sama jak Cresselii, kolejnego legendarnego bytu. Diplin, robak ukrywający się w jabłku, ma defensywę większą niż Solgaleo. W świecie Pokémon robak w jabłku może wytrzymać więcej niż stalowy, kosmiczny lew, będący symbolem słońca.
Weezing, będący z grubsza po prostu śmierdzącą kulą, jest wytrzymalszy na ataki fizyczne od Tyranitara, potężnego, pseudolegendarnego Pokemona o, jak to Pokédex określa, grubej, skalistej skórze zapewniającej mu dobrą odporność na wszelkie formy ataku. W takim układzie skóra Weezinga musi być jeszcze grubsza. Nieźle. Torterra, wielki ziemny dinozaur, na którym bardzo często dosłownie żyją inne Pokemony, dysponuje mniejszą defensywą od Snistcha, duszka składającego się w całości z herbaty matcha, zamieszkującego miskę na herbatę. No cóż, ktoś chyba musi w końcu powiedzieć tym wszystkim Pokemonom żyjącym na grzbietach Torterr, że ich lokum może nie jest najbezpieczniejszym miejscem do życia, skoro wytrzymalsza od nich jest nawet jakaś tam zielona herbatka? Florges, Pokémon o ciele zrobionym z kwiatów, jest wytrzymalszy pod względem specjalnej defensywy od Registeela, żelaznego golema o ciele twardszym niż jakikolwiek znany metal, które hartowało się pod powierzchnią ziemi przez tysiące lat. No cóż, przykro mi stary, musisz wracać pod ziemię i poczekać jeszcze parę tysiącleci. Może wtedy uda ci się dorównać roślinom. Araquanid, zwykły wodny robal, dysponuje o wiele większą defensywą specjalną od Dialgi, stalowego smoczyska kontrolującego czas. I to nie także tylko od tej zwykłej Dialgi, od jej origin formy również. Alomomola posiada więcej punktów życia od Snorlaxa. Tak, nie przesłyszeliście się. Różowa rybcia o wadze nieco ponad 30 kg jest bardziej chapiasta od nabitego tłuszczem dwumetrowego miśka, ważącego prawie pół tony. Jak to jest w ogóle możliwe? A może wy znacie jeszcze jakieś absurdalne powiązania między statami niektórych Pokemonów? Jeśli tak, podzielcie się nimi w komentarzach. Możecie również dać znać, który z przedstawionych dziś przykładów zaskoczył was najbardziej. Standardowo, jeśli materiał wam się spodobał i chcielibyście więcej tego typu treści, dajcie mi o tym znać łapką oraz komentarzem. Wpadajcie na Discord Potionek Ataku, gdzie zawsze informuję was o zbliżających się filmach, Discord Pokémon Polska, gdzie znajdziecie dużą społeczność naszego ulubionego uniwersum oraz TikToka. Serdecznie dziękuję również moim patronom, którzy zdecydowali się wesprzeć moją twórczość. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia, hej!